W ostatnią niedzielę lutego obejdzie się bez kaprysów pogodowych. Szczegóły już teraz, Agata Swarnowska, zapraszam. W pasie od Podlasia przez centrum kraju aż po Dolny Śląsk przejściowo pogodę będzie nam psuł zanikający chłodny front atmosferyczny. W tej części kraju, prócz zachmurzonego nieba, można również spodziewać się słabych opadów deszczu lub mrzawki. Poza tym jednak padać nigdzie nie powinno i obiecane słońce również wyjrzy na horyzoncie. Z południa kontynentu będzie napływała do nas dość ciepła masa powietrza. Na wschodzie oznacza to temperaturę nawet maksymalnie do 10 stopni w Rzeszowie, w centrum w Warszawie 7, podobnie w Krakowie. Na północy zobaczymy 5 stopni, a maksymalnie na zachodzie 6 i 7 kresek powyżej zera. Ciśnienie wyniesie 998 hektopaskali. Zachodni i południowo-zachodni wiatr w województwach południowych będzie słaby, a poza tym umiarkowany. Jedynie na wybrzeżu powieje dość silnie. W nadchodzących dniach będzie niemal wiosennie. Szczegóły już jutro. Zapraszam serdecznie.